Cześć, Karol z tej strony. Witamy dzisiaj, gościmy dzisiaj w siedzibie firmy BMN Audio. Przed nami konstruktor i właściciel Bogdan Nowak. Witam serdecznie, witam sympatyków sprzętu audio. Porozmawiamy dzisiaj trochę o kolumnach, o zestawach i o tym, co można ciekawego tutaj usłyszeć. Zapraszamy. A można wiele. Można wiele, to się zgadza, potwierdzam. Jakbyś powiedział coś na temat swoich konstrukcji, na przykład na co głównie zwracasz uwagę w kolumnach, jaki mamy model tutaj zaprezentowany, jaki to jest model konkretnie? W tej chwili to są Bezszale Pro, jest to najwyższy obecnie model przez siebie produkowany. No, na bardzo dobrych przetwornikach SISA, głównie jest głównie bezopatonowy serii Excel. Crescendo. Bardzo plastyczny dźwięk, przekaz barwny, mnóstwo szczegółów. Uważam, że jest jeden z najlepszych głośników wysokotonowych. Potrafi zagrać i ostro, i miękko, i detalicznie, przestrzennie, bogaty w barwy. Bardzo fajny głośnik. I moim klientom właśnie ten głośnik polecam. Głośnik średni niskotonowy. To jest też ta sama seria Excel, 22-centymetrowy buffer, ma specjalne powłoki i też tutaj duży wkład wnosi dźwięk, jeśli chodzi o przestrzeń, barwy, dużo detalu. Mnóstwo szczegółów, informacji o tle, o przestrzeni. I to można powiedzieć, dla mnie jest ważne, konstruując głośniki, aby nie tylko przenosiły równo, aby przestrzenne, ale też przenosiły jakby pewien zakres pasma. I nie podbijały żadnego pasma, ale też zwracam uwagę na to, aby odtwarzały bardzo dobrze barwy, akustykę, no tak zwane czarne tło. I do tego używamy bardzo dobrej jakości elektroniki. Czyli kondensatory, cewki są taśmowe, kondensatory z najwyższej półki. I dzięki i głośnikom, i wewnętrznemu okablowaniu oraz bardzo dobrej elektronice możemy uzyskać naprawdę w tej cenie, którą oferuję dla moich klientów, wyjątkową jakość. Powiedz coś więcej na temat tych szczelin, bo to są, rozumiem, bas refleksy. To nie jest linia transmisyjna, tylko to są bas refleksy, zgadza się? Mówię w liczbie mnogiej, bo zauważyłem, że są dwa, że jest jeden z przodu. Jeszcze jest jeden z tyłu. Zgadza się. Też testowałem różnego rodzaju rozwiązania konstrukcyjne odnośnie bas refleksu, łącznie z zamkniętą obudową. I w tym momencie no, żadne rury, jakieś nawet plastikowe czy aluminiowe, ten tunel bas refleksu, on jest z płyty MDF. Jest sztywny przede wszystkim, czyli nie rezonuje, nie wpada w jakieś turbulencje, rezonanse. Bas refleks z przodu i z tyłu daje możliwość, że ten dźwięk jest swobodny, swobodnie pracuje. Możemy usłyszeć drgania struny kontrabasu, takie różne detale. I ten bas refleks no, przyczynia się do wielu różnych takich detali. Czyli generalnie jest to lepsze rozwiązanie niż na przykład pojedynczy bas reflex. Według oczywiście tutaj takiej, że tak powiem, filozofii dźwięku BMN. Tak. Próbowałem na początku z jednym z przodu z bas refleksem i później próbowałem z tyłu bas refleksem i stwierdziłem, że to rozwiązanie jest najlepsze. Jeżeli tutaj masz jakieś preferencje albo jakieś takie sugestie co do tych głośników odnośnie tego, czy powinny stać bliżej ściany albo dalej, czy to bez znaczenia?
ze względu na to, że są te basefleksy i z przodu, i z tyłu. Czy to jakaś sugestia, że powinien być troszkę bardziej odsunięty od ściany, czy to nie robi za bardzo różnicy? No właśnie, i tu jest dużo pytań od strony klientów odnośnie ustawienia. Ostatnio też miałem telefon. Czy one są trudne w ustawieniu, jak je ustawić? I tutaj klienci, ja też zauważyłem, że one nie mają, nie robią żadnych problemów, jeśli chodzi o ustawienie. Można przybliżyć do ściany. Ostatnio miałem klienta, który praktycznie miał kolumny pod sufitem, bo niestety innej możliwości nie miał. Nie jest to może dobre rozwiązanie, no ale wiadomo, każdy ma warunki, jakie ma i chce uzyskać jak najlepszy efekt. I obroniły się? I nawet był pod zaskoczony pod sufitem, tak, świetnie. Po prostu no był zaskoczony. Jest nawet wystawiona recenzja jego, opinia w audio stereo. Fajnie, że może słuchać to razem z żoną i razem się cieszą. I to były Bergesy na głośniku berlowym wysokotonowym, który też jest bardzo dobry i też polecam do swojej właśnie konstrukcji. Szczególnie może z tym głośnikiem niskotonowym 22 czy 18 Sisa, ale z serii Prestige. One się fajnie uzupełniają, te dwa głośniki. No i zresztą klient był u mnie, słuchał wcześniej, to nawet to było chyba rok temu, no i zdecydował się, uzbierał pieniążki i kupił i jest po prostu zadowolony. Jeszcze większy efekt, można by powiedzieć, że usłyszał u siebie w domu niż u mnie w studio. Świetnie. No dobra, czyli co? Podsumowując, polecasz odsłuchy u siebie. Przede wszystkim. Z moim wieloletnim doświadczeniem też patrzyłem na różne, no oczywiście nie byłem świadomy, jako młody człowiek, który szukał sprzętu audio. I też patrzyłem na różne wykresy, parametry, tak, dane techniczne. Wykresy nie grają. No niestety. Okay. Się często nieraz się zawiodłem na tym, że powiedzmy pasmo było przenoszenia od, nie wiem, 30 czy od 40 herców, a się okazało, że tam oczekiwałem dobrego basu. A się okazało, że niestety tego basu nie było. Podejrzewam, że każdy meloman nie jeden raz się na tego typu tabliczkę naciął. Tak podejrzewam, przynajmniej ja się naciąłem. Zgadza się, tak. To może być jakaś sugestia, powiedzmy jakieś recenzje, możemy się zainspirować, jakaś recenzja może nas zainspirować do posłuchania danej kolumn, ale ostatecznie tak naprawdę wszystko weryfikuje nasze ucho i zresztą recenzenci nie bez powodu opierają się na słuchu, tak? Nie na parametrach. Parametry są jako taka dodatek, można powiedzieć, niektóre czasopisma takie fachowe używają tych parametrów jako na samym końcu jakiś dodatek, że coś jest, parametry w jakiś sposób nam pokazują charakterystykę. Jasne. Czyli podsumowując tak jeszcze na sam koniec, można było powiedzieć, że świetne brzmienie, dosyć drogie komponenty wewnątrz, wyciskają praktycznie wszystko, co możliwe z dźwięku i posłuchać, jeszcze raz posłuchać i dobrać sprzęt do swoich potrzeb. Zgadza się? Zgadza się. Super. Dziękuję. Zapraszam. Jeszcze raz. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Do miłego. Dzięki za oglądaliście. Do miłego.